Siemaneczko dla wszystkich oglądających osób. Sobota, 9 rano. U mnie jest pakowanie. Jadą na dobre 50 km, nawet 60 samochodem. Miejscowość Gdańsk. 49 sztuk tygrysów. Zobaczymy, jak sobie poradzą. Czekają. Dzień dobry. Dzień dobry, robaczki. Jedziecie na trening. Chodź. Dzisiaj nagrania nie rozwalę, czyli nie zepsuję jak wczoraj. Zobaczymy, jak to będzie. Czekajcie, za pauzę. Chodź. Zobaczycie teraz gołębia, który wczoraj wyprzedził całe stado o 7 minut. To nie jest ten goł. To jest ten goł. Nie, to jest Mirka gołąb. O, ktoś się pytał. To jest Mirka gołąb. Miruś, twój gołąb. A chyba dwa zostały, czy trzy. Twój gołąb. Dobra. Dzieciaki, włazić do środka. Wsiadać do autobusu, czyli klatek i jazda. Bez trzymanki. Pauzujemy i łapiemy gołąbki. Dobra. Pauza. Zobaczymy, czy po wczorajszym, ale są wszystkie. Dobra, leci znowu 49, 16, 16, 17. Tutaj zostało 6. Raz, 2, 3, 4, 5. I ten jest. On leciał 3 loty, ale on jest za słaby. Jeszcze go odpuszczę. 6, a 7 gołąbek jest u jasnych i ciemnych. On tam się wychował. Muszę go przynieść. Dobra, wodę im zabieram. Nie wiem, niech na razie piją. Albo nie, nie będą piły. Coś innego im damy, niech wszystkie piją. Tym dam trochę jeść, nie zabiorę, jak przyjadę. Dobra. Jeszcze muszę nasypać, podjechać szybko. Nie ma nic w woliarni. 49 sztuk leci. Pauza. Dobra, lecimy. Te sobie jedzą. Jest ich tu 10 sztuk chyba. 9. Czarnemu coś jest. A nie, pójdzie do jedzenia. Przyjadę, to im to zabiorę. U mnie skarmienie teraz inne. Te niech się najedzą ile chcą. Dobra, jazda, panowie. Jazda. O, wiadro. Będę musiał zasuwać szybko. Zobaczymy. Pauza. Dobra, koczko dane jadą. Ponad 50 km, zobaczymy, jak sobie poradzą. Drzwi nie będą otwarte. Z gorąco. Lecę. Właśnie objeżdżam, teraz wjeżdżam w nowy dwór. Panowie, zobaczcie, jaki korek. Wszystko Warszawa leci na morze. Wszystko nad morze. Już jechałem z 5 minut w korku. Z Wolkiem gadałem, dzisiaj ładuję na próbny kabiną. Uciekamy. Tędy, bo nie ma czasu. Wszystko nad morze, Warszawa. Jedzie dupkę moczyć. Nad morze. Mamy tu, nie wiem, na Kwidzyn-Malbork tu był znak. Kwidzyn-Malbork, zobaczymy, jak to będzie. Dobra, pauzujemy i jedziemy dalej. Dobra, panowie, odjechałem korek. Wjeżdżamy dalej na siódemeczkę. Z tyłu za nami korek. Przy
myślałem, że już nie dam radę, ale bym prawą stroną poleciał tam drogą. Mamy zrobione 20 km na razie. Ale na 7 też żerowałem. Mamy Gdańsk 36 km jeszcze. 36 km. Lecimy. Gdańsk 8 km, panowie. Zjeżdżamy zaraz na Gdańsk. Do Gdańska jest 65 km. Miałem tu puszczać tam, gdzie rafineria, ale Gdańsk to Gdańsk. Nie wymiękamy. Bolek jutro, a mówiłem już, puszcza z Malborka kabiną. Pauzujemy, mamy 8 do Gdańska. Zjeżdżamy na Gdańsk. Gdańsk port. Sześćdziesiąt pięć kilometrów. Milicja za nami. Milicja. Dobra, pauza. I mamy Gdańsk. Panowie, Gdańsk. Gdzieś tu teraz szukamy miejsca do wypuszczenia. Miejscowość Gdańsk. Tam jest rafineria. Tutaj gdzieś puszczamy, tylko tu linii dużo jest. Mogą być niebezpieczne. Nie lubię takich terenów. Coś muszę wymyśleć. Gdzieś linii. No i chyba dadzą radę z tymi liniami. Dobra, szukamy tu dziury, jesteśmy w miejscowości Gdańsk. Znalazłem miejsce, jestem w miejscowości Gdańsk. Żeby linii nie było, zobaczcie, słońce świeci. Tam są linie, co były. Tam jest z tyłu, tam dalej jest rafineria. Mają auto 65 km. Klatkę źle postawiłem. Przełożyć, czekajcie. Tam dalej jest odwrotnie. Dobra, zmieniłem klatkę. Odwrotnie. I lecimy. Samochody tam jadą. Poczekamy chwilę. Jeszcze jeden jedzie. Tygryski, chata. Dobra, przejechał. Poszły. Dobrze, bo tam były linie. Zaraz pokażemy rodzinę. Która godzina? O, równo 20. 10:20 puszczone. Tam idą pięknie, ale tu nie widzę. Słońce świeci. Kurczę. Są tu. Ale poszły. Mają Gdańsk. Tu lecą, lecą. Ale ruchy mają. 49 tu. Muszą myśleć. Tu mamy jakieś pociągi. Nie wiem, gdzie jest. Kto jest z Gdańska, to wie, gdzie jest to. Jaka to dzielnica. Dobra, ja uciekam. 10:20 puszczone. Myślą na razie. Myślą, krążą. Ale jeszcze nie nabrały kierunku. Idą pięknie tu. Chociaż pedałują. Tu się pokażą.
Dobra, pozdrawiamy. Lecimy na chatę. Która to godzina? Dziesiąta dwadzieścia dwie. Pozdro. O, gołębie jeszcze z samolotem będą leciały, zobaczcie. A jeszcze samolot leci w Gdańsku. Dobra, uciekam. Gołębi już nie widać. Sobie parę kółek i muszą myśleć. Pozdrawiamy. Nagramy coś w chacie. Właśnie wyjeżdżam, gołębie nasze tu są, zobaczcie. Tutaj idą. Zielone. Poszły na rafinerię się zatankować. Poszły. Tam są nad halą. Tu będą miały do myślenia. Będą miały. Dobra, panowie, wjeżdżamy na siódemkę. Tu jest Pruszcz Gdański. W prawo. Pruszcz Gdański. Ile tam jest? 10 km do Pruszcza Gdańskiego. Koszwały 5. I tu mamy siódemeczka Warszawa. Gołębie poszły na 65 km autem. Linia prosta, nie wiem, 50 na pewno jest. Ale nie poszły, nie strzeliły jeszcze. Nigdzie ich nie widać, zobaczymy. Mirek, oje, baniutki. Taki dużutki. Duży. Mirek mówi, że dojadę, to będą. Nie będą, bo ja będę zarajechał 160. Rozpędzam go i nie dadzą rady. Elbląg, ile? No 55 km, 54 km Elbląg. 54. No tam po prostu 65 do Gdańska. 64 do Gdańska. Dobra, pozdrawiamy. I ogień, zobaczymy. Jak asy przylecą i jak będą wchodzić. Czy już trochę podszkoliłem. Panowie, tu idą gołębie, ktoś też puszczał. Z 70 idzie. Gdańsk chyba puszczał. Gdzie się widziałem. To nie nasze. Z 70 sztuk. Nawet 80 widziałem. Wożą wszyscy. Przed lotami. No tu gdzie ten korek był, w radiu mówili 5 osobówek. Jedna w rowie widzę leży. Zobaczcie. Dwie. Ole rozpieprzone. Ja nie mam. 3 w rowie, 4. Zobaczcie co tu się stało, nie? Dobrze objechałem to. Jest tragedia. W tym korku stać. Pięć osobówek, ale musiało dobrze tam, jeden przyświrował i tak się stało, jeden na ogonie jedzie, drugi, trzeci jadą jak świry i mają urlop, weekend urlopowy w szpitalu, aby przeżyli. Zobaczcie, to mi się fartnęło, bo już na tym moście nawet jest kolejka, już na tym moście jest kolejka, puszczają. Na moście jest kolejka już. Ten korek będzie spory. Będzie spory, bo tam widzę tyle aut. Panowie, wjeżdżam do Elbląga, ten korek w ogóle jest do Elbląga, aż, nie? Aż tam za Elbląg. Zobaczcie. Już się zaczyna, nie? Przez ten wypadek. Normalnie wszystko z korku. Aż do Elbląga korek, nie? 25 km korek. Współczuję ludziom. Ostro, nie? Ja już takiego korka nie widziałem. 25 km korek. Dobra, jestem już u gołębi. Baniek zmieniony. Cześć tygryski. No ciemny już jest jakiś. Łachudra. Wodę.
Dajemy im zielonkawa. Baniak jest przygotowany. Dobra, i teraz karmę muszę im zabrać i przygotować ją jeszcze raz. Siemanko, jestem na podwórku. Jest lot katastroficzny, panowie. Dlaczego? Nie ma żadnego gołębia. Minęło już 2 godziny. Nie rozumiem, pokażę. Dwie godziny i 7 minut, jak nie ma gołębi. A to nie o to chodzi, bo do gołębia coś tam dojdzie na pewno, nie? Tylko powiem wam, o co chodzi szybko. Jutro na 17 muszę spisać gołębie do jutra i z zegarem, żeby przepuścili przez system, żeby były w zegarze gołębie. Tak, ja nie znam numerów, bo nie wiem, jakie tam gołębie są. Obrączki są różne, są od Łukasza, od Mirka 2. Nie ma żadnej gołębi. Ja muszę jeszcze na rynek, bo już jest po 12, rynek do 12. Muszę młodego zwinąć. Kogoś tam jeszcze. Bo jeszcze tam coś tam działam delikatnie. Dwa przyniosłem koszko dane, zobaczcie. Mamy 6, 8 pocztowych. Zobaczcie jakie. Łukaszki dwa tylko są takie. A i ten jest Łukaszek. Nie poszłeś, nie? Bo byś ostrał się. Ale wiem, co się stało. Wszystkie gołębie. Andrzejka, Zośka będzie sama, smutna. Troszkę mają jedzenia, woda rozrobiona, asów nie ma. Asów nie ma, mija ponad 2 godziny. Ja muszę jechać. Ale jak przyjdą, to na kamerze, tutaj jest kamera, to pokażę wam na kamerze, o której przyszły. Jakby coś przyszło, i tak coś będzie. Poszły bardzo głodne. Ale lepiej głodne niż żarciem. Siedzę tu 1,5 godziny i cisza. Muszę jechać, naprawdę. Dzwoni ktoś. Kto to dzwoni? Kto to dzwoni? Może już ktoś może złapał coś. Kto to dzwonił? Kolega dzwonił. Sukiennik. Cisza, nie ma nic. Dobra, pauzujemy. Jestem, co tam? Są gołębie, panowie, są gołębie, ale to nie wszystkie. O, już obcy jest jeden, widzę. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Panowie, tak wchodzą gołębie. Minutę, niecałą minutę. Zadzwonię do... Nie było obcego. Przyszły, 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 przyszły. Ale już zestrałem się, panowie, już myślałem, że już likwiduję. Co tu jest? Chodź, chodź. Zobaczcie, jak chcą pić. Pić chcą. Różne są, miksy są, i Łukaszki, i moje. Dobra, jeszcze stawię. Jest, połowa jest. 30 taka przyszła. Ale się musiały gdzieś szapić, bo mówię wam, że loty były. 65 km. Wchodziły. No to nie całą. Dzwonię do Mirka. Co tu jeszcze mi się stało? Nie ma reszty, zaraz może się pokażą, nie? Ile leciały? 2 godziny 20 minut. 30 pęk. Miałem już jechać. Bardzo ciężki lot. No i teraz zobaczymy pana Mirka, się zapytamy. Od razu nad koła nie robiły. Cisza na niebie. 30 padło na pewno. 30 siadła.
Tak, i słuchaj mnie, chciałem ci powiedzieć, kolego, bez koła, pół minuty w gojemniku, 30 sztuk, niecałe. I co ty powiesz? I co? Jest kolejny, jest szymel sam. Jest kolejny. Taki ciemny, wiesz jakie szymle mam, te ciemne, takie jak widyny. No, ale one się złapały z jakimiś gębiami, bo loty dzisiaj, mówię ci. Bo ja po trasie siad. Chodź. Leci. Chodź. A zajechany troszkę. Chodź. Dobrze, bo muszę, już tragedia, bo muszę spisać gołębie dzisiaj. A jutro muszę na 17 dać do zegara. O to tylko mi chodziło, bo ja się nie martwiłem. Już jest w środku. W środku jest. Zobaczymy. Jutro ich nie puszczam, bo są loty. Jutro bolki puszczają, wiesz co chodzi? Po co mam je ścinkować jakoś? Bo jest... A to obcy jest. Mówiłem, że jest obcy. A nie, bo nie wejdzie. Obcy. Bo widziałem jak siadą. Ja skówkę ma żółtą. Złapały się z jakimiś gębiami. Ja nie miałem takiego. Na wolierni chodzi, to jest obcy. No bo ja widziałem jak on siadał, nie chciał usiąść. I siadł tutaj na ten. Złączyłeś, siwy jest obcy. Młodziak. Niech myślą, nie? Dobra Mireczku, trzymaj się. Co to za oddział? Panowie, widziałem, myślałem, że to nie ma obcego, jednak obcy był, tu był. Chodź. Ja nie miałem takiego. Przybliżymy, może będzie widać od nowe obrączki. Buda. Kom. Buda. No idź. Numer obrączki to jest 27. Nie mój. Zaraz się zerwie. 27 coś, ja mam 30. Panowie, następny. Chodź. Jest następny. Musiały się złapać z gołębiem. Chodź. Przyszły teraz. No nie wiem, z 30 naraz siadła. Jak dzwoniłem do ciebie. Chodź. Szefunio, zadzwonię do ciebie zaraz, dobra? Chcę złapać tego jednego. Chodź. Kop. Chodź. No chodź. Pauza. Przyszły dwa kolejne, ale byłem po śrubokręt. Tamten jednak nie chce wejść jeszcze, ale już się czai. Rozpód zamknąłem, tu otworzyłem okienko. Nie ma jeszcze pływego, nie ma szymla takiego. Ale zobaczymy, może wejdzie. Strasznie mu się pić chce. O, następny siad. Chodź. Ale wykończony. Chodź. Dostały się w dupę. Chodź. No chodź. 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 Dawaj szybciej, właś. Dyszy. Chodź. Buda. No ten pokazał, dobra, pauzujemy, może go gonię. Nie wiem, chyba nie nagrywałem. Jeszcze raz pokażę
27:33 2024 060 siwy ładny wskoczył 27:03. Nie wiem, czy nagrywałem, bo pauza była. Dobra, zamykamy. Czekajcie. Tu muszę przykręcić. Zaraz się policzę. Policzyłem już, 35 sztuk jest. To brakuje 14. Tu przykręcimy. Gdzie to było? Tu. O, tu rozpust otworzyłem. Dałem do środka. Dobra, niech to tak będzie. Kiedyś może jeszcze się przyda. Chodź, a kika zapomniałem. Dobra, panowie. Nie wiem, czy dogrywałem, czy nie. 35 sztuk jest. Słusznie, 35 sztuk. Dupy nie urywa. Raz, dwa. To tu jest dwa. Zobaczmy. Jeszcze raz je przeliczę spokojnie. Żebym wiedział. Ale dwa ciemne są te szymle. Mój szymel. Jest mój szymel. Czy to Łukaszek? Nie, Łukaszek. Mojego szymla nie ma jeszcze. Połowę. Łukaszka jest połowę. Mojego połowego nie ma. Raz. To teraz tak. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 2, 8, 2, 9, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41. Dobra, pozdrawiam, do zobaczenia na kolejnych filmach. Dam znać, ile doszło. Czarne były... Łukaszko jest czarny i mój też jest czarny. To jest dobrze. Szymli nie ma dwóch, połowego nie ma, 14 sztuk nie ma. Dobra, pauzujemy. Pozdrawiamy. Lot bardzo ciężki. Pozdrawiam. Mazaki są? Dwa? Jeden jest mazak. Łukaszki dały radę. Ale mi X-y przyszły. Pauza.